Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj fajna propozycja na grilla, a będzie to karkówka po azjatycku. Zapraszam. Ten przepis na karkówkę po azjatycku znajdziecie w książce Tuby Smaku, a tam jeszcze wiele innych przepisów smacznych, pysznych, sprawdzonych. Grill bez karkówki nie może się obejść, dlatego dzisiaj przepis na karkówkę po azjatycku właśnie z grilla. Pierwsze, co musimy przygotować, to będzie marynata, w której mięso powinno być te 12 godzin. No jak nie masz czasu, to niech postoi te 2 godzinki przynajmniej. Mamy tutaj piwo jasne, może być na przykład Sapporo, ale jak lubisz piwo ciemne, to też się świetnie tutaj sprawdzi. Także dolewamy do rondelka. Dalej mamy imbir oraz czosnek, który musimy pokroić w plasterki, tak żeby oddał swój smak. Ląduje do środka. 2 goździki lądują do garneczka. Dalej mamy, tutaj mam nasiona anyżu, ale możesz użyć też oczywiście gwiazdek anyżu. Lądują do rondelka. Kolejny składnik, ziarna kolendry. Olej sezamowy, sos sojowy, jasny i tutaj mamy miód. Limonka oczywiście rozmasowujemy tak, żeby wydobyć z niej więcej soku i sok wciskamy do całej marynaty. Pomyślisz sobie, ale co on to będzie w rondelku mieszał, nie ma miski do tego. A otóż nie, będziemy to podgrzewać na początek, tak żeby wszystkie smaki się uwolniły. Marynatę później odstawiamy do ostygnięcia, no i wtedy powstaje nam taka super marynatka, którą będziemy zalewać karkóweczkę. Odpalamy moc pod kuchenką i zagotowujemy całość. W międzyczasie zabieramy się za karkówkę. Ja lubię, jak jest właśnie cienko pokrojona, wtedy szybko dochodzi na grillu, więc kroimy w cienkie plastry i to, co musimy zrobić, to rozklepać ją. I to tak naprawdę już wszystko. Marynata nam się zagotowała. Gdzieś spieniło się tutaj, pięknie pachnie. Czekamy, aż się ostudzi. Marynatę mamy już ostudzoną, więc zalewamy po prostu nią karkówkę. Mięsko w niej ekstra skruszeje, ponieważ mamy tutaj sos sojowy oraz alkohol i to działanie sprawi, że mięso będzie kruche. Wstawiam to do lodówki na minimum 2 godziny, a najlepiej jakbyś to przygotował dzień wcześniej. Dwie godziny u mnie minęło, karkówka już zamarynowana. To, co teraz musimy zrobić, to odsączyć ją z tej marynaty. Ops. Odpalamy moc pod kuchenką, odrobina oleju, patelnia odpowiednio rozgrzana, przekładamy karkówkę. O, słyszysz? To jest właśnie ten piękny dźwięk. Ops. I przekręcamy na drugą stronę. O, widzisz, to nam się tak fajnie skarmelizowała. Na grillu będziesz miał to oczywiście na całej powierzchni. Karkówka już nam się świetnie przesmażyła. Wyłączamy moc i wydajemy. Zobacz, widzisz, to tutaj jest właśnie ten miód, który dodawaliśmy. On się skarmelizował i nada takiego pysznego smaczku. Drugi kawałeczek. No i mamy ostatni, trzeci. Do tego odrobina sezamu z wierzchu, limonka. Do skropienia. Już teraz sobie troszkę skropię. Kładziemy listki, kolendry porwane. Nawet nie muszą być siekane, tylko tak wrzucone do dekoracji. Spróbujmy. No, aromatyczna jest. Soczysta. Jeśli podobał Ci się ten przepis, daj suba, kliknij w dzwoneczek, a na dole w komentarzach napisz, co byś chciał zobaczyć na tym kanale. Tymczasem do zobaczenia, trzymaj się, cześć!